Witamy się z wami my i Jezus. A konkretnie jesteśmy w miejscowości Garażał, którego właśnie znakiem rozpoznawczym jest ten pomnik za nami i takie piękne schodki prowadzące nad sam ocean, które za chwilę zobaczycie. Dzisiaj przed nami cały dzień objazdówki. Jak już mówiliśmy w poprzednim filmie, na Maderze pogoda zmienia się co minutę. O, właśnie zaszło zawiało słońce. Także jeszcze nie wiemy, gdzie pojedziemy. Będziemy po prostu uciekać przed wiatrem i deszczem i szukać słoneczka. Lecimy. Cypelek, którym właśnie idziemy, nazywa się Ponta do Garażału. Właśnie dochodzimy do końca. Jak nie będzie wiało, to może uda nam się jakieś ładne ujęcia zrobić. Nie? Nie słyszałam, ale tak. No. Tam jest wschodnia strona wyspy. Główną atrakcją, którą tam chcemy zobaczyć, jest półwysep Świętego Wawrzyńca. Ale jak widzimy, jakie tam są chmury i jaki wiatr stamtąd wieje, to chyba sobie odpuścimy. Raczej pojedziemy w tamtą stronę. Miasto za nami to jest Funchal. Tam jest Jezus widoczny. Tutaj za tą górą idzie kolejka teleferiko i można sobie zjechać tam na dół na plażę. Z tamtej strony wyspy widać są dobre warunki pogodowe, więc z tamtą stronę pojedziemy. No, podejście pod tą górkę nie jest łatwe. Dawaj, dawaj, końcówka. Zjechaliśmy już na dół, jesteśmy przy dolnej stacji kolejki teleferiko. Stamtąd przyjechaliśmy. Tam jest Cristo Rey, a tam jest cypel, na którym byliśmy, Ponta do Garażału. I tak wyglądają nasze wagoniki. Skała wygląda, jakby była kiedyś odrąbana i została przeklejona, i to wygląda, jakby jakiś klej był. A my teraz będziemy sobie szli tutaj ścieżką. Mam nadzieję, że uda się to jakoś obejść dookoła. Musimy tutaj chodzić dość ostrożnie. Jest tutaj zaglonowane. I co chwilę się ślizgamy. Jest tak mokro, że ja nie mam przyczepności. I cały czas coś na nas kapie. Widzicie tego maluszka tu? Tak to właśnie wygląda podróżowanie z Magdą. Trzeba się zatrzymać. Wracamy i jedziemy dalej, nie walnij tylko. Dojechaliśmy właśnie do Calao de Lapa. No ja się muszę przyznać, że nie wiem totalnie, gdzie idę, ale ścieżka mi się podoba. Chyba tylko ja wiem, gdzie idziemy, więc zobaczymy, jakie będą reakcje. Generalnie jest trochę stromo, patrzcie na to. Lapa to miejsce mało znane turystom, a miejscowych przyciąga tu kamienista plaża i krystalicznie czysta woda. Jednak to, co naprawdę wyróżnia to miejsce, to niewielkie domki wykute w skale. Służyły one kiedyś do przechowywania narzędzi i sieci rybackich. Część z nich została poddana rewitalizacji i można zarezerwować tu bardzo komfortowy nocleg z widokiem na ocean.
No dobra, koniec tych przyjemności, teraz trzeba wejść pod górę. I tak to wygląda. No i warto było? Zapytam to o to samo na samej górze, jak będziemy. Pogoda na zachodzie zaczęła się trochę psuć, więc wybraliśmy kierunek na wschód. No i jesteśmy na klifie Cabo Girao. 580 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższy klif tutaj na Maderze i jest no, imponujący. Mamy tutaj taką przeszklaną platformę, po której niektórzy trochę się boją stąpać. Ja pierwszy krok też miałam taki niepewny, ale potem już okej. No i widoki niezłe, co? Widoki niezłe. Piękne miejsce. Ubierajcie sukienek, to nie jest najlepszy pomysł. Ja na szczęście mam biker shorty, ale nie wszyscy mają. Jadąc dalej wybrzeżem na zachód, dojechaliśmy do Ponta do Sol i mamy tutaj ciekawy most. Tak, to jest nasz główny cel, ale dojechaliśmy, widzimy, że miasteczko jest piękne, urokliwe, więc chcemy pochodzić jeszcze po mieście. Może coś się jeszcze dronem uda nagrać. Odwiercz z 1876 roku. No to spróbuj. Nalewać. Idziemy ścieżką wśród bananów. Wśród bananowców tak właściwie. Chcieliśmy dojść do jakiegoś okienka w skałach. Niestety się nie udało dojść. Czyli innymi słowy, zabłądziliśmy. I próbujemy wrócić na nasz szlak. Mokraku, jak wrażenia? Super! Może jeszcze raz?
na dzisiaj koniec. Widzimy się w kolejnym filmie.